Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Będziemy ćwiczyli taśmę boczną, więc rozruszamy właśnie bok ciała. Bok biodra, bok tułowia, bok barku. Więc myślę, że bardzo fajny zestaw. Nie jest to raczej zestaw dla osób z endoprotezą biodra, bo będziemy pracowali nad przywiedzeniem między innymi. Te ruchy będą w biodrze dosyć obszerne. Chyba, że za chwilę wytłumaczę, jak można sobie troszeczkę zmodyfikować, tak żeby może dołem nie pracować za dużo, a popracować górną częścią tułowia. Więc może też osoby z endoprotezą będą mogły część tych ćwiczeń wykonać. Zresztą postaram się pokazać, jak dostosować ćwiczenia do siebie. Więc jeżeli jesteś bardzo zaawansowaną osobą, wygimnastykowaną, to wręcz będziemy rozpracowywali tą taśmę boczną na kole do jogi, czyli tego typu koło gimnastyczne. To już będzie fajne wygięcie. Będziemy używali tego typu klinu czy wałka. Nie ma jakiejś potrzeby kupowania tego typu klinów i wałków. To jest taki bardziej wałek dla terapeuty do gabinetu potrzebny. Nie wiem, czy jest potrzeba posiadania takiego w domu, ale to już jest połowa tamtego sprzętu, więc po prostu mniejszy skłon do boku. Ale jeżeli tego nie masz, no to weź 2-3 poduszki albo zwiń sobie kołdrę, owiń jakimś paskiem, żeby to było dosyć grube. Także jesteś w stanie, bo będziemy ćwiczyli w leżeniu na boku, dostosować zgięcie adekwatnie do siebie. Może się okazać, że to będzie tylko jedna poduszka, albo jeżeli masz endoprotezę, to wręcz poobkładasz się poduszkami, żeby za dużo nie wywijać do przywiedzenia. Pewnie przed przystąpieniem do takiej gimnastyki fajnie by było porozluźniać sobie boczną stronę biodra, więc jak nie wiesz, jak to zrobić, jak rozmasować mięśnie odwodzące, pośladkowy średni naprężacz, pośladkowy mały, pośladkowy wielki, no to znajdziesz tego typu odcinki na moim kanale. Nawet niedawno nagrywałem na temat automasażu biodra. Może się okazać, że tu masz naprawdę dużą sztywność, bo to, co często obserwuję, to jeszcze względnie jako taką ruchomość barku, tułowia, tu jeszcze tego skłonu niektórzy ileś mają, ale jeśli chodzi o przywiedzenie, czyli o ruch na bocznej stronie bioder, to tu już często bywa bardzo krucho. Więc to by było fajne uzupełnienie ładnych parę minut, czyli można dołożyć sobie 5-10 minut masowania biodra po jednej, 5-10 minut masowania biodra po drugiej stronie i dopiero przejść do tych ćwiczeń, które za chwilę pokażę. To może zacznę od wariantu dla osób mniej sprawnych, które może mają endoprotezę, jak się mają ułożyć do tego typu zadania. Więc można sobie zafundować coś pod głowę, a tutaj ułożyć poduszkę między nogi, czyli ta dolna noga, dolno leżąca, może być zgięta. Układamy poduszki. Hop. Także będzie można wydłużać ten bok. Będzie można jakieś ruchy robić nogą, ale będziemy unikali jakiegoś skrajnego, mocnego przywiedzenia, obniżania tej nogi w ten sposób, gdzie osoby, które nie mają problemów, nie mają endoprotezy, no to będą mogły tutaj tą nogą troszeczkę powywijać. Więc po prostu kwestia ułożenia nóg na poduszce, tak żeby ona była w miarę w pozycji neutralnej, tutaj coś pod głowę i tu już będzie można się wyginać. No oczywiście ważny element, musiałbym wziąć jeszcze czwartą poduszkę, żeby troszeczkę zaakcentować więcej tego skłonu, to dobrze by było tutaj sobie coś podłożyć pod boczną część tułowia. Osoby sprawniejsze zachęcam do zakupienia koła do jogi. No to jest bardzo fajna gimnastyka, gdzie naprawdę można tą boczną stronę porozluźniać, porozciągać i tutaj troszeczkę powywijać w obszarze barku, w obszarze klatki, w obszarze lędźwiowego odcinka kręgosłupa czy biodra. Na początek łagodnie i swobodnie. Ja zacznę teraz bez czegokolwiek. Chodzi o rozumienie, co tu możemy robić. Więc może też możesz zacząć swobodnie, tylko nie wiem, jakaś poduszeczka pod bokiem, nie za dużo. O, to może, żeby nie zostać gołosłownym. No to może ja też podłożę sobie i poduszkę pod bok, i poduszkę pod głowę. Ja lubię tego typu ćwiczenia, które są kompletnie dla leniwych, można powiedzieć. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać się do ćwiczeń, a żeby polubić ćwiczenia, bo nie każdy lubi taki reżim, gdzie machamy nogami, jest liczenie od 1 do 10 i trzeba kolejne seryjki wykonać i człowiek się zastanawia, matko, ile jeszcze? Jeszcze 30 minut. Tak jakby był na jakiejś torturze. Ja bym chciał tutaj szukać jakieś przyjemności z ćwiczeń, więc będziemy wydłużali boczną część tułowia, czy to najszerszy grzbietu, czy tutaj mięsień czworoboczny lędźwi troszeczkę, czy mięśnie skośne brzucha, czy mięśnie odwodzące biodro. Zaczniemy od takiego łagodnego wydłużania, czyli oddalenia dłoni od stopy, hop, jak najdalej
i swobodnego opuszczenia. W międzyczasie swobodnie sobie oddychaj, czyli na wyciągnięcie rąk możesz wziąć wdech i opuszczenie, rozluźnienie rąk, wydech. Wyciągamy ręce, bierzemy wdech, niech on potrwa 3-4 sekundy i powolutku wracamy, wydech. Najpierw ćwiczymy jedną stronę, żeby za dużo się nie rzucać po podłodze i później przejdziemy na drugą stronę, czyli parę takich wyciągnięć. Też nie obliczam, że teraz robimy 8-10 powtórzeń, często to powtarzam. Chciałbym pokazać sposób ćwiczenia, żeby za chwilę po tym przećwiczeniu, przez najbliższe dni, popróbować sobie tego typu zestaw, nie wiem, przed spaniem, może po wstaniu, jako taki rozruch, albo może jako przerywnik od tego monotonnego, siedzącego często stylu życia w ciągu dnia. Czyli wyciągamy się i rozluźniamy. I teraz nie będziemy tylko wyciągali się w jednej płaszczyźnie, w jednym kierunku, jakbyśmy byli robotami, tylko fajnie by było teraz troszeczkę tą nogę wyciągnąć bardziej do przodu, a rękę na przykład bardziej do tyłu, gdzie dojdzie do tego odrobinka rotacji. Więc osoba, która ma endoprotezę, tu szersza ta poduszka by się przydała, także można było troszeczkę nogę pociągnąć do przodu, hop, ręka do tyłu, albo jak nie możesz za bardzo nogi ustawić do przodu, bo już ci się poduszka kończy, no to po prostu pozostań nogą na poduszce w tym neutralnym ustawieniu, a zapracuj bardziej rękoma. Spójrz po prostu na to, że ta taśma boczna, czy tkanki na bocznej stronie tułowia, to nie są tylko tkanki tylko i wyłącznie odpowiedzialne za ruchy w płaszczyźnie czołowej, ale też te tkanki poruszają się w momencie, kiedy wykonywana jest rotacja, więc noga idzie teraz troszeczkę ku przodowi wyciągnięcie, a ręka ku tyłowi i ten sam mechanizm. Teraz unikaj bólu. Jeżeli z jakiegoś powodu boli Cię ten kierunek w barku na przykład, to nie idź w tym kierunku, to zostań w tym kierunku, który był. Jeżeli czujesz potrzebę robienia przerwy, bo ojej, a mi się ręka męczy albo noga męczy, to też odpuść sobie na chwilę. Leniwie wydłużamy, rozciągamy tkanki, bo one tego codziennie nie mają, ale tu nie chodzi o ilość, tu raczej chodzi o jakość, o wydłużanie tkanek, o danie im tego, czego na co dzień nie mają. I teraz troszeczkę zmieniamy kierunek, czyli ta noga idzie odrobinkę do wyprostu i wyciągnięcia. No tak jak masz endoprotezę, znowu gram sytuację, tu jest noga na poduszce, noga troszeczkę do tyłu. Myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, żeby ona poszła odrobinę do wyprostu, a ręka pójdzie odrobinę ku przodowi. I też wydłużamy rękę i wydłużamy nogę i wracamy. I swobodny wdech wyciągamy. Ten wdech też rozszerza tkanki, bo tu klatka piersiowa rozpycha te tkanki, żebra rozpychają te tkanki. I na wdechu właśnie wyciągamy rękę, wyciągamy nogę. Bierzemy wdech i powolutku tutaj wracamy. Jeszcze 2-3 powtórzenia, takie wydłużenia. Teraz chwila relaksu i chwila odpoczynku i w nawiązaniu do tego, co tutaj można zrobić, to fajnie jest tą dolną część żeber rozruszać. Z jednej strony dlatego, żeby uruchamiać przeponę, częściej oddychać przeponą, naturalny sposób ludzki na oddychanie, ale też poruszanie dolnymi żebrami będzie sprawiało, że będą się poruszały mięśnie dolnego odcinka kręgosłupa, z których duża część, czworoboczny lędźwi, prostownik grzbietu, skośne brzucha są przyczepione do żeber. Więc teraz połóż rękę na dolne żebra, będzie przy okazji to relaksujące i swobodnymi oddechami nosem postaraj się nabierać powietrza w tą dolną partię płuc, boczną, tak żeby czuć, jak brzuch się troszeczkę unosi i te żebra na boku się troszeczkę unoszą i swobodny wydech. Kilka takich seryjek spokojnych, czyli wdech nosem spokojny. Poczuj, jak żebra się unoszą i wydech. I na wydechu możesz nawet delikatnie pójść z tymi żebrami i je lekko docisnąć w głąb. Swoim tempem, powolutku, wdech i wydech. Dobrze by było, gdyby wydech był ciut dłuższy, o połowę dłuższy niż wdech.
I długi, swobodny wydech. A ręka służy z jednej strony do kontroli, do tego, czy w czasie wdechu te żebra się unoszą, a na wydechu mogą być wręcz wsparciem i powolutku, powolutku mogą docisnąć te żebra w głąb. Teraz wykorzystamy też moment, skoro ćwiczymy taśmę boczną, żeby chociaż troszeczkę popracować nad siłą, kontrolą bocznej strony biodra, więc noga w pozycji neutralnej, nie skręcona w żadną ze stron, ani do środka, ani na zewnątrz. Ładnie równo w linii tułowia, czyli też nie noga do przodu, żeby tutaj nie było tego ruchu. I robimy powolne uniesienia, tak żeby napiąć ładnie mięśnie, pośladkowy średni głównie, no ale troszeczkę też pośladkowy wielki, w pozycji neutralnej i powolutku opuścić. Nie konkurs kto wyżej, chodzi o to, żeby też czuć pewien fajny wzorzec poruszania, czy zrozumieć pewien wzorzec poruszania, że w momencie, kiedy chcę poruszyć biodrem, to poruszam biodrem, a nie dolnym odcinkiem tułowia, więc nie musi to być ekstremalnie wysoko, niech to będzie, nie wiem, 15 cm nad ziemię, 20 cm nad ziemię, ale znowu z jakością, czyli tułów jest tylko lekko napięty, bo stabilizuje tą sytuację, stabilizuje tutaj miednicę, hop, i jest powolne odwiedzenie. Parę powtórzeń w swoim tempie, czujesz, że możesz tylko unieść na 2 sekundy, i już opuścić, to zrób tylko na 2 sekundy i opuść. Czujesz potrzebę odpoczynku, przerwa, no to robimy przerwę i znowu troszeczkę odwiedzenia, powoli opuszczenie. Odwiedzenie, powolutku opuszczenie. Górna część tułowia, też możemy teraz troszeczkę popracować ramieniem. Robimy wdech w momencie, kiedy wyciągamy rękę i wydech opuszczamy. I też się pobawimy tym, że będziemy szli w różnych kierunkach. Teraz noga odpoczywa, a tutaj się bawimy górną częścią tułowia. Czyli robimy wdech, unosimy dłoń nad głowę i powolutku na wydechu swobodnie odkładamy rękę. I teraz kolejne powtórzenie będzie szło bardziej do tyłu. Czyli rękę robimy bardziej do tyłu, troszeczkę wręcz będzie skręt tułowia. Hop. I powolutku powrót. I teraz do przodu. Wdech, idziemy troszeczkę z ręką ku przodowi. Hop. I pomalutku powrót. I w różnych teraz kierunkach sobie wyciągaj te ręce. I postaraj się może dalej sięgnąć i opuścić. Wdech powolny, więc trwa to 4 sekundy, gdzieś to wyciąganie ręki, wdech. Akcent na wyciągnięcie. I powolutku z wydechem, wydechem, powolnym, długim odkładamy. Więc oprócz tego, że pracujemy nad wydłużeniem tej taśmy, to jeszcze jest gdzieś relaksik, uspokojenie oddechu. Przypominanie sobie, jak ten wydech mógłby wyglądać, jak wdech mógłby wyglądać i tak dalej. Przechodzimy na drugą stronę. Myślę, że mimo, że to jest takie relaksowe, to czujesz, że jednak jakaś akcja jest. Znowu, podobne ułożenie jak z tamtej strony. Później przejdziemy do wyższych pozycji, oczywiście w miarę swoich możliwości. Zaczynamy od wyciągnięcia ręki i nogi. Wydłużamy, wyciągamy. I wracamy. Nie musi być pełen powrót. Po prostu już się wyciągamy. Tu jest wdech na wyciągnięciu. I na wydechu wracamy. Mniej więcej 3-4 sekundy wdechu przez nos. I powolny powrót z wydechem. Około 5-6 sekund. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I teraz może postaraj się zaakcentować bardziej to wyciągnięcie, czyli wdech i wyciągnięcie.
i powolny wydech. Myślę, że czujesz, że na co dzień tak ciało nie pracuje, nogi nie pracują, proste ruchy, przecież to jest banalna gimnastyka, to nie jest nic odkrywczego, to co tutaj pokazuję, a jednak ciało sobie myśli, ojej, no i dawno tak nie było, tak, czegoś takiego. A z drugiej strony ta forma łagodna, leniwa, no myślę, że nie zniechęca. Teraz tak jak w tamtym ćwiczeniu, będziemy wyciągali się w różnych kierunkach, czyli może noga troszeczkę ku przodowi, a ręka ku tyłowi. Ciągle to jest jednak wydłużenie bocznej strony, hop, ale w troszeczkę innym kierunku, czyli ręka idzie w kierunku do tyłu, noga idzie troszeczkę do przodu, powolutku odpuszczamy, podobnie jak w tamtym ćwiczeniu, czyli jedziemy, wyciągnięcie jest wdech, opuszczenie. Wyciągnięcie, wdech, opuszczenie. Wyciągnięcie, wdech, opuszczenie. Zmieniamy kierunek troszeczkę, noga idzie do tyłu, tu ręka idzie bardziej ku przodowi, ale też wyciągnięcie, czyli dłoń oddalamy od stopy. I rozluźnienie. I znowu wyciągnięcie nogi. I wyciągnięcie ręki. Jeżeli by było tylko tak, że któryś z ruchów jest nieprzyjemny, powoduje ból, przerywasz, modyfikujesz. Jeżeli jest tak, że to jest za dużo powtórzeń, no to też ja tu opowiadam, ty odpoczywasz i robisz dwa razy mniej. Jeżeli czujesz, że ci mało, bo to jest tylko raptem parę powtórzeń, no to właśnie w swoim tempem, już następnym razem, swoje tempo, rozumiesz ćwiczenie, jedziesz sobie powolutku, rozpracowujesz. Biodro. Lekkie wzmocnienie biodra, czyli noga w pozycji neutralnej, w płaszczyźnie czołowej i lekko unosimy, pamiętając, że to nie jest ruch w lędźwiach, czyli nie ma wyginania dolnego odcinka kręgosłupa, powolne opuszczenie. Czyli noga idzie ku górze, można chwilę przytrzymać, powolutku opuścić. I lekkie uniesienie, powolutku opuszczenie. Uniesienie. Opuszczenie. Tu można zrobić wdech. Na wydechu unieść, unieść, unieść. Na opuszczeniu wdech. I tu wydech. Wdech. Dobra. Jeszcze jedno, dwa powtórzenia, chyba że nie możesz, to odpoczywasz. Uniesienie nogi. Hop. Opuszczenie. Tak jak po tamtej stronie, noga sobie odpoczywa. Nie spieszymy się. Dłoń na żebra, obejmuje dolne żebra i delikatny, spokojny wdech nosem. Żebra idą lekko ku bokowi, ku górze. Brzuch się lekko unosi, przepona pracuje i swobodny, długi, 5-6-sekundowy wydech. I znowu wdech. I swobodny wydech. Najlepiej, żeby wdechy i wydechy były niesłyszalne. Wtedy będą głębokie, spokojne. To nie ma być i takie zaciąganie, puszczanie, tylko im mniej słyszysz swój oddech, tym fajniej. Spokojniejszy, pełniejszy, głębszy. Parę jeszcze takich wdechów. Poczuj, jak tu się rozszerza dolny łuk, trochę brzuch, przepona pracuje i na wydechu wręcz możesz delikatnie pokierować żebra do wydechu. Pełen relaks, luz, swoboda, tylko proszę nie zasypiać. Aczkolwiek jak ktoś zmęczony po pracy, to może być fajny moment, taki dobra, ale to było takie usypiające, wyciszające, zasypiam. I bawimy się ręką. Czyli odwodzimy. Postaraj się ćwiczyć jakość tutaj. Więc nie hop, dawaj, ile ruchów się da, dobra, mam 30 zaliczone, szkoda, że nie, to nie jest jakiś trening siłowy, no, przyjdzie czas na treningi siłowe. Tu jest kwestia elastyczności, wydłużania, czucia, to jest bardzo ważny element, więc teraz nad tym pracuj, zrób 10 pięknych, powolnych, jak najpełniejszych ruchów,
Obawiam się, że czasami może być tak, że tu nie ma pełnego zakresu, ta ręka tam swobodnie nie pracuje, tylko tak naprawdę tu idzie. Ja bym chciał, żeby ona poszła tam, a u Ciebie pewnie ona idzie tutaj, bo w ogóle nie jest w stanie iść za głowę, bo już gdzieś coś się dzieje w barku. No to zrób tyle, ile możesz, ale według własnych możliwości i powolutku ręka do odwiedzenia jest wdech, do opuszczenia jest wydech. Czyli odwodzimy, jest powolutku wdech i tutaj na wydech. Mimo wszystko parę ćwiczeń, trochę czasu schodzi. Jeszcze zaraz dołożymy bardziej ekstremalne rozciąganie, czy może większe rozciąganie, bo nie chciałbym tutaj jakiegoś ekstremalnego rozciągania wprowadzać. I teraz zmieniamy kierunek, czyli idziemy sobie troszeczkę do przodu. Hop, i wracamy ręką, może troszeczkę do tyłu, tak żeby też uruchomić tułów do jakiejś rotacji i wracamy. I znowu może jakieś wyciągnięcie dalej i powrót, więc tutaj też się można tym pobawić. No to nie są ćwiczenia pod linijkę, ja nie lubię takich ćwiczeń pod linijkę bardzo często, więc gdzieś robimy takie swobodne, teraz nawet zapomniałem opuścić ręki przez to gadanie. Odwodzimy rękę, hop, i tutaj robimy wydech. No i teraz użyj większego podkładu pod boczną część tułowia, czyli może to będzie tak, że to będą 3-4 poduszki, może to będzie jakaś zwinięta kołdra, a może to będzie jakiś wałek, może masz jakiś wałek, żeby pojawiło się większe wygięcie, no może osoby z endoprotezą niekoniecznie, żeby nie robić tutaj jakiegoś takiego wielkiego przywiedzenia. Dla mnie ciut za mały ten wałek, bo fajnie by było tak poczuć, że się trochę konkretniej tutaj coś rozciąga i wydłuża. Ja wezmę to koło, będzie bardziej ekstremalnie. Chodzi o to, żeby właśnie poczuć jakieś większe rozciąganie, ba, jak ja sobie zwieszę głowę, to przy okazji też tkanki na bocznej stronie szyjnego odcinka kręgosłupa troszeczkę się rozciągają. I teraz chodzi o to, żeby troszeczkę w tej pozycji poleżeć, powyciągać rękę, powyciągać nogę, oddechem ten bok porozciągać, postarać się w tej pozycji zrelaksować, może troszeczkę skręcić w jedną stronę nogę, skręcić w drugą, skręcić rękę w jedną, skręcić w drugą. To nie jest adekwatne określenie taśma, to jest bardzo potoczne określenie, ale chodzi o to, żeby pomyśleć teraz, że tu jest jakiś element do porozciągania, którym można ponaciągać troszeczkę przy biodrze, więc ja staram się teraz, idę nogą, wręcz napinam przywodziciele, czyli nogę ciągnę w kierunku podłogi, idę do dołu, i do dołu, i tutaj rękę to samo, w kierunku okna, ale też i do podłoża. I można chwilę odetchnąć. I znowu wyciągnięcie to jest raz, ale drugi ruch to jest w kierunku podłogi, czyli zarówno stopa, jak i dłoń idzie w kierunku podłoża, plecy mogę sobie wygiąć. Więc jeżeli masz takie możliwości, jesteś dosyć sprawną osobą, to naprawdę tego typu koło bardzo przyjemna, fajna rzecz. Dużo przyjemnych odczuć. Może na początku, jak jesteś osobą początkującą, to możesz mieć wrażenie, już kiedyś o tym mówiłem, że pękniesz i nie wstaniesz, więc adekwatnie do swoich możliwości jak zwykle. Natomiast jeżeli jesteś osobą w miarę sprawną, to poczujesz coś, co trudno uzyskać, nie wiem, tylko i wyłącznie w staniu albo ćwicząc jakimiś poduszkami, czy ćwicząc na podłodze. I druga strona, czyli po prostu większe wygięcie, no zwiń tą kołdrę troszeczkę mocniej, nie będzie może to tak ekstremalne, chociaż dla niektórych osób, szczególnie może 60+, 70+, to zwinięta kołdra już może być fajnym wyzwaniem i już tu możesz coś fajnego odczuwać, że o, fajnie się wygina. Jest takie większe naciągnięcie niż na co dzień te tkanki mogę porozciągać, więc też dolna część kręgosłupa się wydłuża, bardzo fajne dla dolnego odcinka kręgosłupa. Wyciągamy rękę, wyciągamy nogę. Jeżeli masz jakiś problem korzeniowy, masz bóle dolnego odcinka kręgosłupa i już w czasie tego ćwiczenia czujesz, że coś tu nie gra, nie wiem, to mi chyba nie posłuży, to zaufaj temu, to Ci nie posłuży. Jeżeli jest tak, że ja robię to ćwiczenie i czuję takie fajne, aż nawet może intensywne rozciąganie na granicy dyskomfortu, ale ja wiem, że ten dyskomfort jest pozytywny, to brnę w to. Jeżeli by było tak, że ja robię tego typu ćwiczenie, a tam
no coś, nie wiem, w nodze mi coś nie gra, coś mi tutaj nie pasuje, to niech nie pasuje. Przerywamy ćwiczenie, modyfikujemy ćwiczenie i wsłuchujemy się w swój układ nerwowy. On nas bardzo często broni przed głupotami. Oczywiście później, niestety, układ nerwowy ma to do siebie, że podpowiada nam głupie pomysły, typu usiądź, oszczędzaj nogę i tak dalej. W pierwszej fazie fajne, jakiegoś problemu, w drugiej zaczyna wprowadzać nieprawidłowe wzorce ruchu, bo człowiek zaczyna chodzić zgarbiony, tak układ nerwowy podpowiada, oszczędza nogę, utyka, też to układ nerwowy podpowiada i nawet jak już doszło do zagojenia i zaleczenia, to dalej chodzimy, utykamy, czy się garbimy, choć już to nie powinno mieć miejsca. Znowu, wyciągnięcie ręki, wyciągnięcie nogi i jeszcze sięgnięcie w kierunku podłoża, żeby zintensyfikować rozciąganie. Jak czujesz, że możesz się w tej pozycji zrelaksować, to też połóż się w tej pozycji, poddychaj sobie, pobaw się tym, zrelaksuj się. Myślę, że wyszedł fajny zestaw ćwiczeń z tego. Właściwie było raptem 5 ćwiczeń wydłużających bok tułowia, ale myślę, że będziesz swobodniej pracować na boki, poruszać się tutaj w tych zakresach. Będziesz czuć, jak tutaj tkanki pracują. Nie trzeba robić takiego setu, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, piłka, bardziej ekstremalne rozciąganie, dużo fajnego luzu na bokach, ale można jakieś proste warianty robić w łóżku, czyli położyć się właśnie, nie wiem, podłożyć sobie kołdrę, jeżeli masz jakieś problemy duże z biodrem i tego typu ruchy ćwiczyć, właśnie takie przeciwne do tego, co jest na co dzień, bo na co dzień jest raczej kompresja, jesteśmy wciskani w podłoże i tutaj jest cały czas kompresja, nie ma tego typu ruchów, a tu fajne wydłużenie, boki pracują. Mam nadzieję, że będziesz wracać do tego odcinka i czasami sobie tam odświeżysz co nieco. No ja po to nagrywam różnorodne materiały, różne rzeczy pokazuję, różne ćwiczenia pokazuję, żeby budować w sobie jakąś świadomość, żeby rozumieć, co można robić, żeby bardziej kreatywnie do swojego ciała podchodzić. Ciało lubi wyzwania, lubi jakieś urozmaicenie, więc żeby mieć możliwości pokombinowania troszeczkę z ćwiczeniami i z pracą z własnym ciałem. Jeżeli materiał pomocny, przydatny, motywujący, zachęcający, to łapka w górę, napisz proszę komentarz, jak Ci poszło, czy coś wyszło, czy ktoś zasnął przy tym, bo ja miałem czasami wrażenie, jak tutaj ćwiczyłem, że ja to mógłbym przez chwilę tak te ręce wyciągnąć i może się nawet zdrzemnąć. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, no staram się regularnie nagrywać takie materiały, o których wspomniałem, takie, żeby się po prostu chciało żyć. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem, cześć.